W sobotę 15 lipca obchodzono 700. Rocznicę nadania praw miejskich Mogilnicy. O godzinie 16 odbyła się uroczysta msza święta odprawiana przez księdza biskupa Rafała Markowskiego. Następnie z kościoła parafialnego przemaszerowano na rynek miasta, gdzie wysłuchano hejnału odegranego z wieży ratusza. Potem przeniesiono się na teren rekreacyjny nad zalewem. Tam burmistrz Mogilnicy Sławomir Chmielewski oficjalnie otworzył imprezę. Na zebranych czekało wiele atrakcji. Dla młodszych przygotowano animacje oraz wesołe miasteczko, a starsi mogli do późnej nocy bawić się przy mocnym brzmieniu zespołów Cugowscy oraz Perfekt. Spotkanie stanowiło również znakomitą okazję do wyróżnienia specjalnymi odznakami tych, którzy zasłużyli się dla miasta. Natomiast wszyscy uczestnicy sobotniego święta otrzymali pamiątkowe monety. Chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy,
codziennie korzystamy ze zmian, jakie nastąpiły 700 lat temu. Po nadaniu praw miejskich Mogielnicy, wtedy właśnie wytyczono rynek, plac poświętny i główne ulice, takie jak dzisiejsza Wolska, Dziarnowska, Warszawska, Krzyżowa i kilka innych. Ostatecznie utrwaliło miejsce istnienia kościoła parafialnego i klasztoru. Właściwie został stworzony plan całego centrum miasta, który bez większych zmian istnieje i służy nam do dnia dzisiejszego. 700 lat to szmat czasu. Nawet w naszym spokojnym mieście wydarzyło się wiele ciekawych epizodów. Z braku czasu możemy tylko wspomnieć o licznych przemarszach wojsk, o dużej grupie studentów z Mogielnicy na Akademii Krakowskiej pod koniec średniowiecza, o pięknym rozwoju miasta w XVI wieku, o rozkwicie tkactwa i innych rzemiosł, o dziesiątkach przywilejów nadawanych przez kolejnych królów polskich, o historii mogilińskich Żydów, o sławnym procesie pomiędzy mieszczanami a rodziną Walickich, o udziale mieszczan z Mogielnicy w powstaniu styczniowym. Cieszymy się więc z dorobku naszych przodków i spróbujmy pozostawić własny ślad w jego historii. Nawiązując właśnie do pozostawiania śladów w naszej historii, mamy grupę osób wytypowanych przez tak naprawdę mieszkańców gminy i miasta Mogielnica, którzy zasłużyli na szczególne wyróżnienie. Szczególne wyróżnienie właśnie dlatego, że pozostawiają jakiś ślad w tej historii. Zostaną im wręczone specjalnie dla nich przygotowane pamiątkowe tablice, tak zwany laur samorządności od burmistrza gminy miasta Mogielnica. Szanowni Państwo, te 20 kilka osób, które w tej chwili widzicie na scenie, są to osoby, które pozostawiły w historii Mogielnicy ślad. Trwały ślad swojej działalności, przeróżnej działalności. To w zależności od tego, kto, można powiedzieć, w czym się specjalizował. Są zarówno tutaj przedsiębiorcy, jak również i sportowcy. Są ci ludzie, którzy przekazali to, co mieli w sobie najlepsze. Przekazali swój talent pokoleniom lub przekazali to, co umieli w najlepszy sposób przekazać tym, którzy w tej chwili tworzą historię Mogielnicy. Razem z księdzem biskupem wręczymy takie podziękowania. Ja sobie pozwolę odczytać treść jednej z tablic, którą będziemy wręczyć. Treść jest następująca. Z okazji obchodów 700-lecia nadania praw miejskich dla Mogielnicy przyznaję panu, pani Złoty Laur Samorządu Gminy Mogielnica za działalność na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny. Historię tworzą ludzie. Teraz w roku jubileuszu należą się panu, pani podziękowania za pełną zaangażowania pracę dla dobra lokalnej społeczności. Życzeniami zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym burmistrz gminy i miasta Mogielnicy. Cześć wam, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy wszystkich serdecznie. Cześć, ja nazywam się Rumcajs, a to jest moja żona Hanka. Słuchajcie, chcieliśmy was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na taką sztukę pod tytułem... Tajemnica zaginionej szafy. Tak jest. I chcielibyśmy, aby państwo tutaj przyszli do nas bliżej. Czy jest taka szansa, możliwość? Szczególnie oczywiście zapraszamy wszystkie dzieci, żeby tutaj bliziutko do nas podeszły. Zgusił mnie nieraz. Witaj.
moim sercu sporo miejsca mam. Nikt nie będzie czuł się sam. Co ty dzień w takiej chwili stoję tutaj, tego chcę. Prawdą, prawdą jesteś, tak potrzebuję cię. Nie jestem święty, a to nie wiesz. Hej, hej, hej. Siłą najcięższy dział, jednym słowem cały nasz świat zetrzesz pył i dzieli nas już najlica ze ścian i znów nie. I nie wierzysz w żadne moje słowo, gdy odwracasz wzrok, nie chcesz widzieć mnie, ja tylko stów co? Jest, bo nie lica żyje! Nie przepraszaj mnie za nic, więcej nie wybaczaj. Na sumieniu pełno ran, od nie swoich win. Zakręty krąg, rysuję znów, biegnę donikąd, śladem moich snów. Thank you.